Hej, w dzisiejszym filmie przedstawimy Wam ludzi, którzy odsiedzieli szalenie długie wyroki w więzieniu i spędzili tam najlepsze lata swojego życia. Ale najpierw chciałbym zachęcić Was do subskrybowania kanału, bo tylko 2% oglądających nasz kanał to robi, dlatego bardzo Was o to prosimy, bo to naprawdę pomaga w naszym rozwoju. Zachęcamy również do zostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. 10. Eddie Collins. Tak nazywał się słynny amerykański gracz baseballa, ale dziś to nie o nim mowa. Mowa o mężczyźnie, który żył w zamknięciu przez ostatnie 43 lata. Eddie odsiadywał wyrok za morderstwo pierwszego stopnia. Podczas odsiadki często powtarzał słowa: "To była smutna sytuacja, to było coś, czego żałowałem i żałuję do tej pory". W czasie popełnienia przestępstwa miał tylko 21 lat i mieszkał w Arizonie. Dorastał w części państwa, gdzie panowała przestępczość. Kupował narkotyki wraz ze swoim 17-letnim bratem. Podczas jednych z takich zakupów wpadli oni w tarapaty i to właśnie wtedy Eddie wyjął broń i zmarnował sobie całe życie, postrzelając nic nieświadomego przechodnia. 9. Otis Johnson. Na miejscu 9 znajduje się mężczyzna o imieniu Otis, który za kratami żył przez 44 lata. Johnson trafił do więzienia w wieku 25 lat za zabójstwo oficera policji. Funkcjonował tam od lat 70., a teraz powraca do nowoczesnego społeczeństwa. Przystosowanie się do nowej technologii w nowym świecie na pewno nie będzie dla niego łatwe i będzie to dla niego trudny czas, ale popełnił okropną zbrodnię i do końca życia będzie ponosił tego skutki. Kiedy został zwolniony z więzienia, dostał z powrotem swój dowód i $40 do wykorzystania. Na pewno będzie musiał odświeżyć zdjęcie na dowodzie, jak i wszystkie swoje dokumenty. Otis otrzymał również 2 bilety na busa w dowolne miejsce. Ale dokąd taki mężczyzna może się udać, skoro na odsiadkę trafił już jako osoba bezdomna? Wychodząc z aresztu miał 69 lat, co sprawia, że prawie całe jego życie zostało tam spędzone. Gdyby nie ta jedna decyzja, kto wie, może żyłby teraz normalnie. 8. John Frances. John był gangsterem, który po 50 latach opuścił więzienne mury w roku 2017. Lata temu był on zastępcą szefa organizacji przestępczej, która wzbudzał grozę w całej Kolumbii. Frances przyznał się do zabicia przynajmniej 60 osób podczas swojego życia na wolności. Niesamowitym faktem jest to, że Frances opuścił mury więzienne w wieku okrągłych 100 lat. Był wówczas najstarszym więźniem federalnym w Stanach Zjednoczonych. Wolnością miał okazję się nacieszyć przez 3 lata. Po tym czasie, w roku 2020, zmarł w wieku 103 lat. 7. Kerry Stewart. Odsiadka trwająca 60 lat. Przerażające. Co takiego musiał zrobić ten człowiek, zapytacie? Zacznijmy od tego, że już w roku 2011 został wypuszczony na wolność w wieku 83 lat. Ten starszy pan ma rozległą listę przestępstw na swoim koncie. Od nielegalnego złomowiska w swoim ogrodzie po morderstwo. Podczas pobytu w więzieniu nie doznawał on praktycznie żadnych odwiedzin. Jak mówi sam Stewart, nie przypomina sobie takiej sytuacji przynajmniej od dekady lub dwóch. Musi to być bardzo przykre. Dlatego właśnie możemy powiedzieć, że był on odizolowany od świata zewnętrznego. Nie wiedział, co się tam dzieje i nie wiedział, co może go czekać po spełnieniu swojego obowiązku odsiadki. Kiedy dopiero zaczynał swój wyrok, pierwsi ludzie polecieli w kosmos. John Kennedy był prezydentem, The Beatles wypuścili swoją pierwszą piosenkę, a buty kosztowały $10. Tak więc wyjście po 60 latach musiało być dla niego ogromnym szokiem. Zmieniło się dosłownie wszystko. 6. Hugh Alderman. Przeprowadzał on profesjonalne i bardzo dobrze przygotowane ataki na banki, jednak pewnego razu został on schwytany na gorącym uczynku. Wylądował w więzieniu na 62 lata, podczas kiedy sam miał zaledwie 23. Hugh był jedyną ocalałą osobą z 4-osobowego gangu okradającego banki. Po kilku latach za kratami udało mu się stamtąd uciec, jednak po niedługim czasie został schwytany i musiał wrócić do celi. W 1927 roku został zwolniony do szpitala psychiatrycznego, w którym zmarł w wieku 86 lat. Zmarnował całe swoje życie i tylko dlatego, że chciał zarobić trochę pieniędzy. Wolał znaleźć inną ścieżkę zarobku niż praca, która doprowadziła go tylko i wyłącznie do kłopotów i więzienia. Finalnie udało mu się ukraść $6000, co teraz nie wydaje nam się ogromną sumą. Jednak w czasie młodości Aldermana było to bardzo dużo pieniędzy, które patrząc na inflację, teraz byłyby warte około $124000. 5. Charles Edred Ford. Przeżył 64 lata w więzieniu. Jego żywot był bardzo ciężki i smutny. Charles był niewinny.
Odsiedział on najdłuższy wyrok jako osoba niewinna. Wyszedł na wolność w roku 2016. W więzieniu znalazł się z zarzutami zabójstwa, przez to, że w latach 50. stanął przed sądem jako mężczyzna czarnoskóry. I jak już się możemy domyśleć, cała ława sędziowska składała się z ludzi białych. W tamtych czasach rasa czarnoskóra nie miała żadnych praw na świecie, dlatego sąd uznał Forda za winnego. Miał on wtedy zaledwie 20 lat i jak sam opowiadał, całe jego życie przeleciało mu wtedy przed oczami. Po 64 latach został finalnie wypuszczony do ośrodka spokojnej starości, gdzie spędził swoje ostatnie lata życia. Sytuacja ta jest naprawdę smutna i niesprawiedliwa, ponieważ całe życie zostało odebrane niewinnemu człowiekowi. 4. Howard Christensen. Skazany na więzienne życie przez zabicie swojego znienawidzonego nauczyciela w 1937 roku. Miał on wtedy zaledwie 16 lat i już dopuścił się tak okrutnej zbrodni, którą popełnił razem ze swoim 17-letnim kolegą. Ten również został ukarany, jednak w 1943 roku nie zniósł presji życia za kratami i odebrał sobie życie. Tylko 6 lat po trafieniu do więzienia. Po 30 latach wyrok Christensena został zmieniony. Wcześniej miał możliwość zwolnienia warunkowego, jednak po zmianie wyroku możliwość ta zniknęła, a ten był skazany na 200 lat za kratami. W roku 2001 po odsiadce 64 lat wyszedł na wolność, lecz zmarł tylko 2 lata później, więc wolnością zbyt długo się nie nacieszył. 3. Richard Honeck. W wieku 22 lat został skazany na życie w więzieniu jako konsekwencja zabicia swojego kolegi ze szkoły. Został skazany on na dożywocie, jednak został zwolniony z więzienia po odsiedzeniu czasu równego 63 lat i 1 miesiąca. Miał już wtedy 85 lat. Przeżył kolejne 12 lat na wolności, a następnie zmarł w wieku 97 lat. 2. Johnson Van Dyke Grisby. Mężczyzna trafił do więzienia w 1908 roku oskarżony o brutalne morderstwo. Przez lata odsiadki został warunkowo zwolniony aż 33 razy, a w końcu wyszedł za krat w wieku 89 lat. Określano go wtedy jako niegroźnego dla środowiska, przez to, że był już starym człowiekiem. Było to w roku 1974, kiedy Grisby odsiedział już 66 lat, jednak szybko z powrotem wrócił do więzienia. Zaskakujące w tej historii jest to, że wrócił on z własnej woli. Jak się tłumaczył, za ciężkie było już dla niego życie na wolności i znalezienie pracy po takiej długiej nieobecności w codziennym życiu, więc skończył w więzieniu na następne 2 lata. W późniejszym czasie, w wieku 91 lat, skończył on już całą swoją odsiadkę i więzienie nie mogło przyjąć go z powrotem. Wyszedł na wolność i zmarł w wieku 101 lat. 1. Paul Gadel Jr. Znany jako człowiek prowadzący życie więzienne najdłużej w historii Stanów Zjednoczonych, a możliwe, że nawet na całym świecie. Został skazany na 68 lat aresztu w Nowym Jorku i mało prawdopodobne było to, że dożyje dnia, w którym będzie mógł jeszcze doznać wolności. Jednak tak właśnie się stało, co jest bardzo niespotykaną sytuacją przy tak długich wyrokach. Za co wpadł? Morderstwo drugiego stopnia w wieku 17 lat. Kiedy Paul dokończył wyrok, nie chciał wychodzić z więzienia, bo było to jedyne życie, którego nie znał i się bał. Po wyjściu napotkał ogrom reporterów i mediów, ale określił się jasno, że nie życzy sobie żadnych publikacji ani wywiadów ze swoją osobą. Wylądował w domu spokojnej starości, gdzie zmarł w wieku 93 lat, około 7 lat po wyjściu z więzienia. Mężczyzna ten spędził łącznie 24 lata jako całkowicie wolny obywatel, a całą resztę spędził w więzieniu.